Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Gdańsku. Gdzie w Gdańsku jesteśmy? Oczywiście Biskupia Górka. Słuchajcie, no to jest przepiękne miejsce. Trochę jest powiązane historycznie. My sobie przejdziemy teraz właśnie tutaj, między tymi tu budowlami, budynkami, czy jak to nazwać. Patrzcie, jakie niebo jest błękitne, akurat sprzyja naszym wędrówkom. To oczywiście jest reduta na Biskupiej Górce. Początek XIX wieku założono. Słuchajcie, a my sobie obejdziemy tą redutę, popatrzymy. No i popodziwiajcie to słoneczko, no przecież jest jeszcze wrzesień, druga połowa września. A jakie słoneczko jest i jaka jest piękna dzisiaj temperatura. Także przepięknie to wszystko nam komponuje do naszego kolejnego filmu. I patrzcie, spójrzcie na to z góry. Widzicie tutaj taki budynek, widzicie jakby jak wyglądała elewacja, no ale niestety ona zeszła, zostały jedynie cegły, a tu jest brama wjazdowa. Słuchajcie, ten budynek jest powiązany z kilkoma rzeczami. Obecnie na terenie kompleksu znajdują się szkoły, a w zasadzie głównie chodzi tutaj o wyższą szkołę. Ale nie tylko. Słuchajcie. A budynek ten dla mnie taką najbardziej wartościową rzeczą, którą ma, to konotacja właśnie okresu po 1 września 1939 roku. Tutaj w zeszłym roku miały miejsce bodajże 103. urodziny Bruna Zwary, na których miałem okazję być. No nie żyjącego już Bruna Zwary, 103 urodziny. Bruno Zwara, dlaczego o nim mówię tutaj? No bo on mieszkał na Biskupiej Górce. Bruno Zwara to jest przepiękna historia. To jest człowiek, który żył w wolnym mieście Gdańsku, który należał do polskich organizacji w Wolnym Mieście Gdańsku, między innymi Gmina Polska i inne organizacje. Bruno Zwara 1 września 1939 roku przeżył wybuch II wojny światowej, ale w konsekwencji jego znalazł się w obozie koncentracyjnym. Początkowo był to Stutthof, a później przeszedł inne obozy koncentracyjne. Jeżeli się nie mylę, to Sachsenhausen, ale tu mogę się mylić. Słuchajcie, po wojnie Bruno Zwara, że tak powiem, opisał tą historię. Powiem tak, namówiono go, żeby opisał właśnie tą historię. I on to zrobił. Zrobił to w taki piękny sposób, że nie opisał swoich subiektywnych wrażeń, tylko spotkał się, spotykał się z osobami, które przeżyły wybuch II wojny światowej 1 września w Gdańsku i od tych osób zbierał ich relacje. Je weryfikował między sobą, a później co robił z tym? Później weryfikował również o dokumentację. Słuchajcie, jesteśmy przy schronisku młodzieżowym. Jak tu widzicie, tu jest duża, potężna sylwetka Neptuna. Sobie oddalimy, patrzcie jaki potężny Neptun i on jest większy, tutaj jak mi jeden z mieszkańców
który mnie tutaj przed chwilą przyprowadził, powiedział, on jest większy od tego Neptuna właśnie na ulicy Długiej. Słuchajcie, a my teraz wracamy z tego miejsca. Spójrzcie, na jakiej jakby wysokości jesteśmy. O, tu możemy spojrzeć nawet na dach bloków. A nie w okna na najwyższym piętrze. No tak wysoko jesteśmy. Słuchajcie, a ja chyba trochę przyspieszę, co? Słuchajcie, a tu macie z drugiej strony to samo schronisko, a w zasadzie jego wieżę obecnie z zegarem w czasach komunizmu była to siedziba ZOMO. Właśnie przed chwilą miałem okazję tu z jednym z mieszkańców rozmawiać. I właśnie mówię, że kiedyś to była siedziba ZOMO, a teraz co tu jest? Aha, pan mówi to samo. Ale oczywiście nie ma ZOMO, jest policja teraz tu. Słuchajcie, a wy patrzycie na przepiękną panoramę, łącznie z widokiem rewitalizowanych tutaj budynków. To oczywiście jest panorama naszego kochanego Gdańska. I schodzimy sobie powoli tutaj uliczką. Spójrzcie, ja może na moment przybliżę obraz. Patrzcie, jak tu ładnie. Tam w oddali wieża kościoła świętej Katarzyny, tutaj za kominem. Tu widzicie żurawie, końcówki żurawi stoczniowych. A tu zaraz dolecimy do wieży kościoła Mariackiego. O, już jest. I kolejna wieża to ratusz miejski w Gdańsku. Ratusz oczywiście głównego miasta Gdańska. Słuchajcie, wracamy, tak jak widzicie, już zaczynamy schodzić w dół. Trochę samochodów jest tutaj poparkowanych. Trochę mniej ciekawszy widok, dlatego myślę, że na chwilę przyspieszę w tej relacji. Ok? Chodźcie ze mną, lecimy. Słuchajcie, powoli będziemy schodzić w dół, słuchajcie. Tutaj w dół się wchodzi, schodzi lepiej. W górę nie nagrywałem, żebyście nie słyszeli ponownie mojego dyszenia, słuchajcie. Dobra, idziemy, przyspieszamy. Słuchajcie, jesteśmy prawie przy samym dole, ale jeszcze kawałek drogi nam zostało, więc jeszcze raz przyspieszamy. I słuchajcie, lecimy sobie trochę dalej i trochę do przodu. Słuchajcie, teraz mam jedną ciekawą
dla Was informację, którą przeczytamy sobie wspólnie z tablicy. Ale to jeszcze, jeszcze jeden moment, zanim to nastąpi. Słuchajcie, spójrzcie. Tak tutaj właśnie ta ulica wygląda. A my sobie lecimy w dół. Czyli na sam koniec jakby tej uliczki. Tutaj na Biskupiej Górce. Patrzcie, domy jeszcze. Niektóre takie. A niektóre już takie jak ten z przodu. Albo ten tutaj ciekawy dom. Tutaj spójrzcie. Jest tabliczka taka informująca, że Bruno Zwara, 18 października 1919, 14 sierpień 2018, członek organizacji polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, więzień niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, pisarz i dokumentalista, autor wspomnień gdańskiego Bówki, urodził się w domu przy ulicy Biskupiej 2, spoczywa na cmentarzu w Oliwie. Słuchajcie, tu jest taka właśnie tablica pamiątkowa. Jak przeczytacie jego książki, no to będzie dla Was trochę więcej jasne. A my tutaj jakby żegnamy już się z Biskupią Górką. I słuchajcie, lecimy marszem dalej. Słuchajcie, dlaczego Bruno Zwara jest warto przeczytać? Bo to jest relacja, a w zasadzie szereg relacji różnych ludzi zweryfikowanych. O, te same wydarzenia weryfikuje z kilkoma osobami. Dodatkowo przegląda dokumenty w archiwum. Także naprawdę zrobił rzetelną, porządną pracę. Jak mało kto, który z osób, które piszą, bo głównie opierają większość na własnych doświadczeniach, to on właśnie nie tylko własne doświadczenia, ale również, a może przede wszystkim, to jak inni to widzieli i to wszystko weryfikował. Jeszcze jedno spojrzenie na Biskupią Górkę. A to jest wejście wjazd. A my przejdziemy się tutaj jeszcze do jednego miejsca. Przede mną ten czerwony budynek, który widzicie, to jest oczywiście Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. A my jeszcze idziemy do największej w Europie bodajże świątyni. A w zasadzie byłej świątyni Mennonitów. Obecnie jest to kościół zielonoświątkowy oraz oprócz kościoła zielonoświątkowego tutaj mieści się jakby sala koncertowa kapeli Gaudensis. Tak, tutaj jest informacja o nabożeństwach tego właśnie kościoła, ale ta świątynia została wybudowana dla Mennonitów i bodajże największy kościół mennonicki w Europie tu się mieścił. Słuchajcie, a my lecimy sobie powolutku, wolnymi kroczkami dalej. To co widzicie tutaj, no to oczywiście centrum handlowe Forum. To co widzicie tutaj na dole, to jest stacja kolejki SKM. To co widzicie tam w oddali, a teraz zasłaniają nam te płyty, to jest Muzeum Narodowe w Gdańsku, a tam w oddali ten czerwony budynek, o ten tutaj, to jest Urząd Wojewódzki
A jednocześnie Marszałkowski też tam się mieści. A tutaj spójrzcie, jaki przepiękny widok między światłami na wieżę Ratusza Głównego Miasta. Słuchajcie, lecimy sobie do przodu. Jeszcze kilka fajnych miejsc chcę wam pokazać. Fajnych, bo związanych z historią. Nie dlatego, że są w jakimś stopniu zabawne. Broń mnie, Panie Boże, od tego. Fajne, bo związane z historią. Trudno, historią Gdańska. Słuchajcie, jeszcze pokażę wam, jak będziemy przechodzić tutaj. Tylko tutaj dosyć ciężko jest przejść. Przedostać się na drugą stronę ulicy. Tu widzicie już plakaty wyborcze, kampania wyborcza trwa. A tutaj, za tym wiaduktem, macie budynek. I to jest budynek z okresu, gdzie w okresie międzywojennym mieściło się rewir Prezydium Policji. Po wojnie, w czasach komunistycznych, było tu tak zwane UB. Teraz tam znajduje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Słuchajcie, a my sobie tutaj przechodzimy spacerkiem. Tak myślałem, żeby przejść tyłem. O! Tutaj widzicie w oddali taki nowy wiadukt powstał. Kierunek Gdańsk-Orunia. Kierunek Gdańsk-Orunia. Tego wiaduktu. A my, słuchajcie, lecimy do kolejnego miejsca związanego z II wojną światową. Do Wiktoria Schule. Szkoła Wiktorii. Tak nazwana na cześć panującej w Prusach. Słuchajcie, lecimy cesarzowej. Lecimy sobie. Już za chwilę będziemy skręcać. Taki piękny przed nami zieleniec. Tu jest droga wylotowa w kierunku Elbląga i Warszawy. Aczkolwiek kiedyś to była główna droga, już teraz nie. No bo wiadomo, obwodnicą wylatujemy. I tutaj macie Wiktoria Schule. Budynek. Obecnie to jest budynek zaadaptowany przez Uniwersytet Gdański. Jest to miejsce kaźni Polaków we wrześniu 1939 roku. Tutaj zwożono Polaków. Tutaj, że tak powiem, bito, przesłuchiwano. Tutaj również został pobity ksiądz Rogaczewski. Tablica na tym budynku jest następującej treści. Pamięci bohaterów Polaków, którzy w dniu 1 września 1939 roku wywlekani ze swych mieszkań przez hitlerowców w tym budynku, zwanym wówczas Wiktoria Schule, byli torturowani i zamęczeni. Słuchajcie, obecnie mieści się tutaj Uniwersytet Gdański, jak zresztą widzicie. Słuchajcie, a my sobie podejdziemy troszkę do przodu, troszkę dalej, żeby zobaczyć troszkę więcej. Słuchajcie, no Gdańsk jest pięknym miastem. Zachęcam was do przyjechania. Patrzcie, jest połowa września, jak jest przecudownie tutaj. Praktycznie jeszcze dzisiaj można się opalać. Rozmawiałem właśnie na Biskupiej Górce też z jednym człowiekiem i właśnie mi powiedział, pytał mnie się, czy na plaży jest ciepło.
pewno też chciał ich się opalać. Słuchajcie, a tutaj taki piękny budynek. Coś takiego było budowane w Gdańsku przez miasto w zasadzie dla ubogiej ludności. To były domy, z których z tej werandy, z balkonu się wchodziło do mieszkania i takich domów było w Gdańsku od groma. To były tak zwane domy dla biedoty, biednych ludzi. Tu oczywiście mamy wejście na dziedziniec. Przepiękny, przecudowny dziedziniec. O. Ale dzisiaj nie pokusimy się o zwiedzanie jego. Także dzisiaj tutaj idziemy. Słuchajcie, tam oczywiście macie jeszcze kilka elementów miejskich, które możecie sobie zobaczyć. A ja pokieruję się z wami w kierunku głównego miasta, w kierunku ulicy Długiej. Chodźcie ze mną, ja wam pokażę te piękne miejsca. W zasadzie najpiękniejsze miejsca Starego Gdańska, a w zasadzie dzielnicy, która nazywa się Główne Miasto. Tutaj jeszcze zrobimy jeden rzut kamery, zanim będziemy dalej szli. Patrzcie, jak słoneczko dzisiaj pięknie świeci, pięknie wygląda. Jest chyba dzisiaj przecudownie, naprawdę jest przecudownie. Patrzcie, ludzie w krótkich rękawkach chodzą. No ja trochę inaczej, bo niestety jestem chory, także długi rękawek mam. No ale, że tak powiem, przeżyję i tą chorobę. Słuchajcie, no patrzcie, to jest obiekt Muzeum Narodowego w Gdańsku, a w zasadzie ten obiekt jest tam za drzewami, to muzeum. O, drzewa są, że tak powiem, ubrane przepięknie w liście, także tego nie będzie widać. Patrzcie, jaki ładny zieleniec, jak to fajnie dzisiaj jest tutaj. A my wracamy w drugą stronę, czyli obracamy się o 180 stopni i idziemy w kierunku głównego miasta, czyli tego miasta, które większość nazywa Starym Miastem, ale de facto historyczna nazwa tej dzielnicy to jest Główne Miasto. A to ten budynek, który widzicie z czerwonej cegły, to jest ta komenda wojewódzka policji, którą mijaliście. Mijaliśmy, my wszyscy. Słuchajcie, ja przyspieszam. A teraz, słuchajcie, musimy zejść do tunelu, a w tunelu dalej przyspieszam. Słuchajcie, a teraz znaleźliśmy się pomiędzy takimi budynkami dwoma. Jeden jest z czerwonej cegły i jest to przedwojenne prezydium policji, rewir. Jeden z rewirów, to co minęliśmy teraz. Tutaj są mury miejskie, baszty, a tutaj takiej czarnej. To jest oczywiście obecna konstrukcja, teatr szekspirowski. Tu, tak jak mówiłem, widzicie mury i baszty, a tu w oddali widać katownię, budynek katowni. Słuchajcie, a my podejdziemy jeszcze sobie tutaj na chwilę. O, kierunek właśnie baszta. No chciałem wam co innego pokazać. Tutaj jest miniatura synagogi, która stała w tym miejscu. No ale tam chłopaki sobie zrobili posiadówę. Nie będziemy im przeszkadzać. Słuchajcie, a my lecimy sobie w kierunku już głównego miasta. W zasadzie wchodzimy na główne miasto w Gdańsku. Nie wchodzimy główną złotą bramą. Tamtędy wjeżdżali królowie.
Ja sobie dzisiaj tak skromnie, gdzieś tam z boku, ulicą ogarną, wejdę właśnie tutaj na to główne miasto w Gdańsku. Słuchajcie, ulica Ogarna, to jest ta ulica, którą teraz widzicie, Ogary. Dlaczego? Skąd nazwa tej ulicy? Od psów, które broniły wyspy Spiszów. W nocy tylko i wyłącznie psy broniły wyspę Spiszów. A tutaj macie następna rzecz, dosyć ciekawa. To jest baszta. Baszta XIX wiek. Przerobiona na remizę strażacką. Jakbyście spojrzeli tutaj, a może podejdziemy tutaj kierunek tego budynku, to zobaczycie takie jakby wjazdy strażackie. One są dzisiaj już ograniczone. To oczywiście dziupla dla turysty i harcerza. Te wjazdy są oczywiście takie ograniczone. Podejdziemy tutaj do jednego, to będzie to bardziej tak czytelnie widoczne, słuchajcie. To oczywiście drabinka, patrzcie jaka fajna, można sobie na górę wejść. O, spójrzcie, to były wjazdy właśnie remiza strażacka. No i tamta baszta, to jakby była pierwsza straż pożarna w Gdańsku. Taka zorganizowana, z wozami, zapewne jeszcze konnymi wówczas. A my wracamy na ulicę Ogarną. Na ulicy Ogarnej jest spokojniej. Jest to ulica równoległa do ulicy Długiej, ale o wiele spokojniejsza, jak widzicie. Knajpki są równie przyjemne i równie miłe. A kto urodził się właśnie na tej ulicy Ogarnej? Jak sądzicie? Zapewne znacie człowieka. Ja dzisiaj jestem chory. Nie mam gorączki. Ale żeby to stwierdzić, no to muszę mieć termometr. Teraz są elektryczne termometry, ale za mojego dzieciństwa, młodości głównie były rtęciowe termometry. I właśnie w Gdańsku urodził się twórca termometru rtęciowego, Gabriel Fahrenheit. Właśnie na ulicy Ogarnej możecie sobie podejść, zobaczyć. Tam jest tabliczka, tam jest informacja. Gdzie? Obejrzyjcie moje poprzednie relacje. Tam pokazuję dokładnie gdzie. Jeszcze wracając na moment na ulicy Ogarnej. Ulica Ogarna kończy się bramą krowią. Dlaczego krowia? No jak to wszystko musi mieć jakieś uzasadnienie? To i również to ma uzasadnienie. Ponieważ przez tą bramę prowadzono bydło do rzeźni. I między innymi te krowy. I stąd ulica tak się właśnie nazywa. Słuchajcie, my wchodzimy na najpiękniejszą ulicę głównego miasta Gdańska, czyli ulicę Długą. Ulica Długa, że tak powiem, jest częścią Traktu Królewskiego. Tędy właśnie, tutaj może od tej strony, o właśnie przez Złotą Bramę, którą widzicie tam z tyłu, wjeżdżali królowie do Gdańska. I Złota Brama, jakby to była druga brama Traktu Królewskiego. Pierwsza była Brama Wyżynna, później Złota Brama. I jak w tą stronę spojrzycie, następna była Zielona Brama. I Trakt Królewski kończył się na Bramie Żuławskiej. Zarówno Brama Wysoka, jak i Żuławska są to bramy nowożytnie Gdańska. A z kolei co do tych dwóch bram, co do Bramy Złotej, tą, którą widzicie tam na końcu, i co do Bramy Zielonej, której szczątki może widzicie z przodu, szczątki, bo bardzo słabo widać, ale jak przybliżę będziecie, o widzicie tutaj ten daszek, to jest Brama Zielona. To w miejscu tych bram w średniowieczu stały inne bramy. Tam, gdzie Brama Złota, czyli tamta brama, stała Brama Długouliczna z czerwonej cegły, a tam, gdzie Brama Zielona, tutaj z tej strony, stała Brama Kogi.
również z czerwonej cegły. Jeden wizerunek tej tutaj bramy długoulicznej zachował się na jednym obrazie. Stąd wiemy, jak ona wyglądała. No i słuchajcie, lecimy sobie tą ulicą Długą. Tu macie oczywiście pocztę. Z tą pocztą ciekawa w ogóle historia jest związana, ale to może wam kiedyś opowiem. Dla tych, którzy nie wiedzą, to nie jest oczywiście ta poczta z 1 września 1939, która tak dzielnie się broniła. Polska Poczta, polscy pocztowcy. Chwała im. Słuchajcie. Ale z tą pocztą, tą tutaj, którą tu widzicie, jest bardzo ciekawa historia związana. Ale dzisiaj o niej nie wspomnę. Być może wspominałem w moich poprzednich relacjach, możecie spojrzeć, a jeżeli nawet nie wspominałem, to w kolejnych pewno wspomnę, a być może zrobię taką dłuższą relację dotyczącą właśnie i tej Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, no i tej tutaj poczty, którą przed chwilą mijaliśmy, słuchajcie. Widzieliście Neptuna na Biskupiej Górce. Tutaj macie przepiękną ulicę Kaletniczą. O, i przepiękny taki widok tutaj jest. Zawsze lubię tam zdjęcie robić, ale dzisiaj nic nie będę robił, żadnego zdjęcia. Po prostu lecimy dalej. Słuchajcie, i tak żeby nie było nudno, to zakręcę się w koło. I słuchajcie, i lecimy, słuchajcie, dalej. Chcę, żebyście zobaczyli Neptuna, no bo jak być w Gdańsku i nie widzieć Neptuna? Neptun tutaj czeka. Słuchajcie, on nawet się nie rusza. On jest tak nieruchomy, jak ci ludzie, którzy czasem stają na kartonach i są tak nieruchomi, jak Neptun. Albo odwrotnie, Neptun jest tak, jak oni nieruchomi. Słuchajcie, tutaj dwie pierwsze kamieniczki są szczególne, bo w nich w zasadzie mieszkali polscy królowie, jak przyjeżdżali z wizytą do Gdańska. I w jednej z tych dwóch kamieniczek urodził się syn Jana III Sobieskiego. A tutaj oczywiście macie Neptuna. Neptuna, a za nim dwór Artusa. Nad wejściem dworu Artusa macie dwa takie portrety. O, tu jeden. Tu jest drugi. To są polscy królowie. Wazowie. No i słuchajcie. I lecimy sobie. Nie śpi, bo cię przegłosują. Budzik dla tych, którzy chcą spać, żeby ich nie przegłosowali. Słuchajcie, no i tam w oddali jest brama zielona oczywiście, a tutaj Neptun z budzikiem. A my będziemy powoli zmierzać w kierunku Starego Miasta w Gdańsku. O, spójrzcie, budzik odmierza czas do wyborów. A tutaj spójrzcie jeszcze na Neptuna. Jak on pięknie tu się prezentuje. No i przez dwór Artusa wracamy sobie, przejdziemy sobie tą tutaj uliczką. Jakby ta uliczka, można powiedzieć, o, tutaj ta co biegnie, rozdziela dwie ulice. Tutaj macie ulicę Długą, a tu jest Długi Targ. Przez część ludzi mylnie nazywany również ulicą Długą. Słuchajcie, a my sobie szybciutko lecimy boczną uliczkę. Mijamy z boku dom ekonomistów. Patrzcie, jaki tu piękny widok na te dwie kamieniczki. Jakby one się tak fajnie tutaj komponują. Trochę bajkowo to wygląda. Aż się fajnie
patrzy, ale pokażę wam też drugą stronę. Patrzcie, druga strona. A właśnie na jedną z tych kamienic, gdzie urodził się syn Jana III Sobieskiego. I lecimy sobie. Tutaj macie ulicę Chmielną i Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Pozdrawiam serdecznie. A tutaj w tym kierunku macie ulicę Piwną. Piwną. Kiedyś ta ulica nazywała się Joppengasse, przedwojenna. Taka nazwa jest tej ulicy. Joppen. Od piwa joppeńskiego, które tu w Gdańsku tak tradycyjnie było produkowane. To jest XV wiek, receptura z XV wieku tego piwa. To jest takie piwo korzenne, bardziej takie piwo śniadaniowe, czyli takie gęste. A dzisiaj możecie je nabyć w jednym, dosłownie jednym miejscu Gdańska. Takie piwo produkowane właśnie na takiej recepturze. A my, słuchajcie, lecimy sobie wzdłuż kościoła Mariackiego. Trochę kaszel mnie łapie, no ale to choroba, ale jest pięknie. Nie mogłem się opanować, żeby wam pokazać ten przepiękny Gdańsk. Na końcu ulicy Piwnej macie wielką zbrojownię. Przepiękne dzieło van der Blocka. Jedno z bardziej znanych nazwisk tutaj w Gdańsku, jeżeli chodzi o architekturę. A widzicie reklamy, a w zasadzie nazwy knajpek. Tutaj oczywiście wejście do kościoła Mariackiego. My dzisiaj nie będziemy wchodzić do kościoła Mariackiego, ale może za to, że nie będziemy wchodzić, może pójdziemy sobie na ulicę Mariacką i kawałeczek, tylko kawałeczek przejdziemy. Po co? Po to, żebyście zobaczyli, jak pięknie ta ulica wygląda. Słuchajcie, tu widzicie taką kopułę. I taki różowy, nie to pomarańcz, budynek. To jest oczywiście Kaplica Królewska. Kaplica Królewska została zbudowana w kontrze do kościoła Mariackiego, ponieważ mieszczanie gdańscy, protestanci głównie, nie chcieli zgodzić się nawet na prośbę naszych królów do przekazania kościoła Mariackiego katolikom i w związku z czym została wybudowana Kaplica Królewska. Słuchajcie, a my teraz zmierzamy w kierunku najkrótszej ulicy Gdańska. Najkrótszą ulicę Warszawy widzieliście na mojej relacji z Warszawy. Chyba nawet Polski najkrótsza ulica. A tu jest najkrótsza ulica Gdańska. Czyli jaka ulica? Ulica prowadząca na ulicę Mariacką. Czyli ulica Plebania. A tu już widzicie w oddali zaczyna się nasza przepiękna ulica Mariacka. Ona nie była zawsze najpiękniejszą ulicą. Tutaj w średniowieczu sprzedawano mięso z ław. A obecnie bursztyn plus kafejki. Różnego typu kafejki. Różnego typu bursztyn, srebro i pamiątki. Jak to w Gdańsku, jak na Gdańsk przystało, pamiątki. Jeżeli chcecie zobaczyć ceny, jak tutaj wyglądają, o, to możecie sobie spojrzeć, jak na Mariackiej właśnie ceny się prezentują. Słuchajcie, lecimy trochę
Trochę musieliśmy się przecisnąć, ale jakoś się udało i zmierzamy do jednego z moich ulubionych miejsc na Mariackiej, do biblioteki. Słuchajcie, tu jest kawałek dalej. Biblioteka jeszcze jest czynna dzisiaj. Biblioteka jest czynna do godziny bodajże 18, ta tutaj. O, tam gdzie widzicie tą flagę z dwoma krzyżami, koroną czerwoną, gdańską. To właśnie tam jest biblioteka. O, Mariacka 42. To tu jest biblioteka. Słuchajcie, a my idziemy w kierunku Bramy Mariackiej. W średniowieczu, że tak powiem, tych ostatnich tam kamieniczek nie było. Z tego względu, że tam były dosyć podmokłe tereny. One później uległy osuszeniu. Ach, spojrzymy jeszcze sobie na kościół Mariacki z tej perspektywy. Spójrzcie. No, jak zawsze kościół Mariacki przepięknie wygląda. I lecimy na ulicę Świętego Ducha. Czemu ta ulica nazywa się Świętego Ducha? Ponieważ na niej znajdował się początkowo szpital Świętego Ducha. Zresztą szpitale Świętego Ducha to dosyć częste konstrukcje. Także nie tylko w Gdańsku możecie spotkać. Ten szpital później został przeniesiony pod mury obronne Gdańska. A słuchajcie, a tutaj ta kamieniczka następna, za tą kamieniczką, która ma rusztowania, to jest kamieniczka, w której urodził się kolejny sławny gdańszczanin. Kto? Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer urodził się właśnie w Gdańsku i właśnie jest to gdańszczanin. Cenne dla Gdańska są właśnie zapisy jego matki, która opisywała zwyczaje panujące właśnie w Gdańsku w zakresie ślubu, w zakresie różnych uroczystości. Stąd właśnie nam są one znane z jej opisów. Jeszcze może spojrzenie tutaj na tą ulicę. To widzicie same przedproża bez domów, bez odbudowanych. Pewno tam się jakieś nowoczesne pseudokamienice zaraz pojawią, ale miejmy nadzieję, że to jeszcze trochę potrwa. Słuchajcie, a my sobie taką promenadą wzdłuż Solików idziemy. Jak widzicie, klientów mało dzisiaj, ale jest tu przyjemnie. Słuchajcie, tu macie taką knajpkę. Możecie sobie do niej pójść. Bardzo, że tak powiem, popularna i bardzo dobre ma recenzje. Kiedyś może też ją odwiedzę, wtedy powiem wam, jakie z mojej strony są jej recenzje. Słuchajcie, a tutaj widok i kościoła Mariackiego, i kaplicy królewskiej. Jakby dwa w jednym przez moment. A tu widzicie również te charakterystyczne dla Gdańska żygacze oraz te pięknie zdobione portale wejściowe. Słuchajcie, lecimy kierunek Stare Miasto. Zastanawiam się, jak przejść, jak z wami pójść, którędy i tak dalej. Ale chyba chodziliśmy zawsze przy pomniku Świętopełka Wielkiego. Dlatego dzisiaj go ominiemy i pójdziemy inną drogą. To jest oczywiście Kaplica Królewska. Tu jest to takie niższe, to jest główne wejście do tej kaplicy. A tutaj na pewno słyszycie fontanny. Słuchajcie, tamten kierunek
to kierunek ku wyjściu właśnie z głównego miasta i na Stare Miasto, ale my sobie dzisiaj pójdziemy trochę inną drogą. Spójrzcie, jak to ładnie wygląda. I słuchajcie, i lecimy sobie dalej. Z tym pięknym widokiem się tutaj żegnamy. I lecimy sobie w kierunku wyjścia z głównego miasta. Próbujemy przedostać się w kierunku Starego Miasta. To oczywiście nasz dzisiaj cel, czyli idziemy w kierunku Wielkiego Młyna, w kierunku Ratusza Starego Miasta i w kierunku Kościoła Świętej Katarzyny. A Kościół Świętej Katarzyny to jeden z pierwszych kościołów w Gdańsku. Mikołaja i Katarzyny, nie Mariacki. Nie Mariacki. Mariackiego rozpoczęto budowę dopiero w czasach krzyżackich. Słuchajcie, i lecimy sobie tutaj, zakręcamy. O, zakręciliśmy w taką uliczkę. Jakby ślepa uliczka, jakby taka uliczka, nie wiadomo, czy fajna, czy nie. I tutaj, słuchajcie, odwracamy się i mamy taki widoczek. Ale jak już zobaczyliśmy ten widoczek, to możemy wrócić. Słuchajcie, ja wam pokazuję, gdzie możecie przyjść i zrobić piękne zdjęcia, słuchajcie. Wpadnijcie, zróbcie zdjęcia i będzie cudownie. I będziecie mieli świetną pamiątkę właśnie z Gdańska, właśnie stąd. Słuchajcie, spojrzycie za chwilę, jaka to piękna kafejka jest, pięknie oświetlona. Oczywiście na kawkę też musicie gdzieś wpaść. Także tu macie takie dosyć fajne, miłe, przyzwoite miejsce. A tam takie dosyć dziwnie na różowo przystrojone głupia krowa. Czemu głupia? Czemu to tak się nazywa? Ciężko mi to powiedzieć, no ale tak tu się nazywa coś. Słuchajcie, jeszcze biegniemy, pędzimy do przodu. Tam na samym końcu widzicie kawałek Teatru Wybrzeże. Tutaj Gdańska Cafe. A tutaj taka, już taka trochę mroczna ta uliczka, ale też ciekawa. Macie tutaj kupę restauracji. Pasło słowo dużo, o może dużo. Bo takie użyłem słowo niezbyt ciekawe. Chcecie zobaczyć ceny, to oczywiście spójrzcie. Takie są tutaj ceny i takie. Jak chcecie na dłużej, zawsze można zrobić klatkę stop. A my sobie lecimy wzdłuż tych pięknych krzesełek, tych stolików kawowo-deserowych do samego ich końca. Tam widzicie w oddali, a może chwilę przybliżę, tylko wyjdźmy stąd. O, tutaj kawałek muru miasta, a tam za murem dom prasy, w którym mieściła się. Tak, dom prasy to jest? A może? Chyba tak, chyba dom prasy. Chyba to jest ten budynek.
Nie. Tam dalej jest chyba dom Frasy. A słuchajcie, no z tej perspektywy nie zobaczę, aczkolwiek chciałem wam przekazać, że w domu prasy kiedyś mieściła się tak zwana cenzura. To jest, dom prasy jest naprzeciwko właśnie pomnika Jana III Sobieskiego. Nastawiałem w różny sposób ostrość w oczach, ale nie dostrzegłem, czy to jest ten dom, czy nie. A my idziemy w kierunku ulicy. Teraz będzie przecinać ulica Szeroka. Dlaczego Szeroka? No bo swego czasu była to najszersza ulica w Gdańsku i została w głównym mieście Gdańsku i została tak nazwana Szeroka. Z tej perspektywy spojrzymy. O! Tutaj widzicie już jest dom prasy. A może jeszcze tu podejdę i przybliżę wam. O, widzicie dom prasy. Tam właśnie była cenzura. Patrzcie, jaka szeroka to jest ulica. A dlaczego jest taka szeroka? Bo kiedyś pierwsze główne miasto Gdańsk kończyło się właśnie tutaj, na tej ulicy. A później zostało kawałek wydłużone. Kiedyś chcę zrobić wam relację i pokazać właśnie, gdzie to pierwsze główne miasto, jak przebiegały jego granice, no bo ono było o wiele mniejsze niż to teraz obecne. Tu macie kościół świętego Mikołaja, jeden z najstarszych kościołów Gdańska. To jest ulica Pańska. A tutaj widzicie basztę Jacek. Z tą basztą Jacek jest kilka różnych legend związanych, ale to jak będę miał trochę więcej czasu, to wtedy wam opowiem te legendy. Słuchajcie, a tutaj oczywiście hala targowa, w której na jednej z moich relacji, słuchajcie, zostałem zamknięty. Zamknięty w tej hali targowej zostałem. No, jak to się skończyło? Poszukajcie tej relacji i obejrzyjcie. To kościół świętego Mikołaja z tej perspektywy. Oczywiście tutaj był cały kompleks klasztorny. Ale, że tak powiem, po części uległ niwelacji. A my przechodzimy sobie obok baszty Jacek. Kiedyś, to bardzo długo, przez bardzo długi czas w tej baszcie mieścił się fotograf. Teraz, jak widzicie, wrota od baszty są zamknięte. Jak widzicie, tutaj data to jest około 1400 roku. Jeżeli chodzi o halę targową, to jest początek XX wieku. Tutaj widzicie kolejny, a może inaczej, jeden z najstarszych kościołów Gdańska, kolejny kościół świętej Katarzyny. Tu już jesteśmy na starym mieście. Stare miasto niestety nie zostało odbudowane tak jak główne miasto, także na starym mieście możemy tylko kilka elementów byłych tego starego miasta popodziwiać. Między innymi to jest kościół świętej Katarzyny i między innymi wielki młyn. W kościele świętej Katarzyny znajdziecie, jak poszukacie oczywiście, znajdziecie płytę nagrobną Jana Heweliusza, ale nie myślcie, że na tej płycie pisze Heweliusz, bo jest to Heweliusz, to jest spolszczone jego nazwisko. Na płycie nagrobnej jest trochę inne, ale jak chcecie wiedzieć, jakie konkretnie, no to musicie moją relację obejrzeć, w której wchodzę do tego kościoła i pokazuję właśnie tą konkretną płytę nagrobną. Też warto wejść tutaj do Muzeum Zegarów. W tym muzeum możecie zobaczyć, jak wyglądało
obserwatorium Jana Heweliusza umieszczone na dachu trzech kamieniczek, których, gdzie one się znajdowały, no to obejrzyjcie moją wcześniejszą relację z Gdańska. Tam pokazuję to miejsce, gdzie te kamieniczki się znajdowały. Słuchajcie, i wędrujemy sobie teraz po starym mieście. Jeszcze z tej perspektywy chcę wam pokazać wieżę kościoła. O. I jesteśmy koło wielkiego młynu. W wielkim młynie obecnie mieści się Muzeum Bursztynu, a ja wam pokażę ten wielki młyn z ciut innej perspektywy. Patrzcie, chciałoby się rzec, iść ciągle, iść w stronę słońca. Jak pójdziemy w stronę słońca, to spotkamy takiego jednego, który badał mapę nieba, a się nazywa Jan Heweliusz. Tu widzicie, przed nami jest ratusz Starego Miasta, ale zanim do niego dojdziemy, to jeszcze spójrzmy z tej perspektywy na Wielki Młyn. Wielki Młyn to jest XIV wiek, wybudowany. Największe jego zniszczenie, II wojna światowa, ale został odbudowany. Słuchajcie, my teraz sobie swobodnie maszerujemy w kierunku ratusza staromiejskiego. Tutaj widzicie przed nim pomnik Jana Heweliusza. A dlaczego tu jest pomnik Jana Heweliusza? Ponieważ Jan Heweliusz był rajcą Starego Miasta Gdańska i w tym ratuszu urzędował. Ten ratusz to przepiękny zabytek. Można go podziwiać praktycznie w oryginale, bo to jest jedna z niewielu budowli, która nie została zniszczona w 1945 roku przez naszych rosyjskich braci. Śmiać mi się chce, że użyłem tego słowa towarzyszy. Ach, serce ściska, jakby ten Gdańsk pięknie wyglądał, gdyby nie to wyzwolenie w cudzysłowie. Słuchajcie, lecimy sobie tu jeszcze w to miejsce. Przepiękny widok właśnie na kościół Świętej Katarzyny, dom młynarza, a za nim oczywiście, że co? Oczywiście, że wielki młyn. A tutaj mamy ratusz staromiejski. Jeszcze przejdziemy sobie tutaj na drugą stronę. Popatrzymy chwilkę. Tam widzicie w oddali budynek, były budynek Komitetu Centralnego PZPR. Obecnie mieści się tam NIK i prokuratura. A tutaj w oddali Zieleniak. A my oczywiście jesteśmy na ulicy Korzennej. Ulica Korzenna to nie tylko właśnie ratusz staromiejski, w którym urzędował Jan Heweliusz, ale tam na końcu tej ulicy, przy połączeniu z obecną Heweliusza, były budynki czy kamienice, w których mieszkał Jan Heweliusz. Żeby upamiętnić to, to oczywiście tutaj na tym małym budynku widzicie taki rysunek, taki dosyć ciekawy czy nieciekawy.
Nie wiadomo, co to jest. Kto to malował, takie coś, co? Co to może być? Co to jest? Może przejdziemy z drugiej strony, zobaczymy. Może coś nam więcej to będzie mówić, bo nie powie, ale będzie mówić. Nie, no oczywiście żartuję. To jest oczywiście mapa nieba. Dlatego, iż Jan Heweliusz właśnie badał to niebo. Słuchajcie, ja wam chcę dzisiaj bardzo serdecznie podziękować za to, że uczestniczyliście w tej mojej relacji. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście subskrybujcie mój kanał. Dajcie mi tyle satysfakcji, ile ja wam daję, robiąc te relacje. I cześć, słuchajcie. Dalsza część relacji. Trochę się nam ściemniło, ale jest i tak, jak zawsze, ładnie. Będziecie mogli zobaczyć kawałek Gdańska już po zachodzie słońca. Idziemy sobie w oku Heweliusza. Trochę go podejrzymy, co on teraz tak wieczorem tutaj robi. Jakby obserwuje mapę nieba stworzoną przez siebie. Słuchajcie, a my sobie biegniemy. Tu widzicie oczywiście wielki młyn i wieżę kościoła świętej Katarzyny. Słuchajcie, no trochę się ściemniło, trochę jakoś nam czasu zleciało, nawet nie wiem kiedy. Tak mnie dzisiaj zagadaliście na tej relacji, że ten czas zaczął tak szybko płynąć i uciekać, że już jest ciemno. Idziemy do fontanny. Spojrzycie na chwilę sobie na fontannę. O, patrzcie, jak tu ładnie. Jak tu fajnie właśnie wygląda z kościołem świętej Katarzyny. No a tutaj oczywiście macie Muzeum Bursztynu. Tu jeszcze kawałek, zobaczcie. O. Jaki szybki nurt jest tutaj. Tam oczywiście w tamtej części były koła młyńskie, które tym nurtem wody były napędzane i co zboże się mieliło i powstawała mąka. A jak powstała mąka, to z niej wypiekano chleb. Gdzie? Spójrzcie tutaj. Tu jest taka część. O, widzicie? To u góry przypomina takie zwężenie komin, bo tutaj w tej części właśnie był wypiekany chleb. A tu druga taka część, spójrzcie. O. I tutaj były z tej strony również te szkoła tego młynu. Słuchajcie. A, spójrzcie na wieżę kościoła świętej Katarzyny. Przecudowny to jest widok. Wyobraźcie sobie, że tutaj były uroczystości pogrzebowe księcia pomorskiego Świętopełka Wielkiego. Jego doczesne szczątki obecnie znajdują się w katedrze oliwskiej. Słuchajcie, a my sobie idziemy w kierunku Baszty Jacek. Idziemy do Jacka. Może trochę przyspieszę. No i słuchajcie, jesteśmy tutaj z boku Baszta Jacek, a tutaj oczywiście hala targowa. Hala targowa. Baszta Jacek, to jeszcze raz przypomnę, rok
około 1400. Słuchajcie, a tutaj spójrzcie, jaka kolorystyka. Stare miasto, tak delikatnie oświetlone. A w zasadzie jesteśmy w głównym mieście. Tak ta dzielnica się nazywa. A ja taką potoczną nazwę jego użyłem. I słuchajcie, kolejne spojrzenie i na Basztę Jacek, i na Halę Targową. A my zmierzamy w zupełnie przeciwnym kierunku. Idziemy w kierunku Wielkiej Zbrojowni. O ile nie skręcę gdzieś po drodze, to pójdziemy w kierunku Wielkiej Zbrojowni. Tutaj widać zakręt na Kościół Świętego Mikołaja. Aha. Spójrzcie. Tam już widzicie strukturę tego kościoła. Tutaj w oddali wieżę Kościoła Świętego Jana. Tam w oddali krzywy dom. Nie wiem, czy zobaczycie. O, widzicie, jak ściana się odchyla od pionu tego domu tam. Różowego czy pomarańczowego. To właśnie jest krzywy dom. A więc, żeby zobaczyć krzywy dom, możecie przyjechać do Gdańska. Nie musicie oglądać w Pizie krzywej wieży. A ja sobie lecę tutaj z wami po tym starym Gdańsku. Knajpki widzicie pootwierane. Ludzi trochę jest. Tutaj jest ulica szeroka. Już trochę wam opowiadałem dzisiaj o tej ulicy. A my przejdziemy sobie na drugą stronę. Tutaj kolejne widzicie knajpki, knajpeczki. Tu jest kierunek na pomnik Jana III Sobieskiego. Skąd Jan III Sobieski? Tutaj, bo to są jego tereny, właśnie Jana III Sobieskiego. A my idziemy w kierunku teraz ulicy Piwnej i dalej w kierunku ulicy Długiej. Tu macie różne knajpeczki. Knajpeczki i żabeczki. Widzicie, żabka. Także chodźcie ze mną. Popatrzcie chwilę na to piękne miasto. Praktycznie wieczorem. Praktycznie po zachodzie słońca, jak ono pięknie wygląda. Jeszcze chwila i będziemy skręcać w jedną z ulic, ale to jeszcze nie teraz. Spójrzcie tu. Spójrzmy do przodu. O. I sobie przejdziemy może tutaj na tą stronę. Tam w oddali już widzicie Wielką Zbrojownię. No a tutaj patrzcie, ludzie siedzą, konsumują, piją. Także ogólnie rzecz biorąc, bawią się w starym Gdańsku. Ale nie na starym mieście, tylko na głównym mieście. Chodźcie dalej. Przepiękna budowla, Wielka Zbrojownia. O, tu może zobaczycie właśnie, jak wygląda góra, dół. To jest Wielka Zbrojownia. Tutaj jest ulica Piwna. Trochę dzisiaj nie jest za bardzo rozświetlona ta ulica. My sobie kawałek właśnie tą ulicą tutaj przejdziemy. Już coraz ciemniej. Kafejki też są tak dzisiaj słabo oświetlone. A w oddali widzicie wieżę Kościoła Mariackiego. Przypomnę, budowla budowana przez koło 150 lat. Rozpoczęto budowę
za czasów krzyżackich. My idziemy ulicą Piwną, przed wojną ulica ta nazywała się Joppengasse. I słuchajcie, za chwilę będziemy skręcać w jedną z tych bocznych uliczek, tak żeby dojść do ulicy Długiej, ale jedną z takich, że tak powiem, ładnych, a może ładniejszych, takiego słowa użyję, uliczek. Jak widzicie, ludzi tutaj jest masa. Masa młodych ludzi, masa starszych ludzi. Także jest tutaj zabawa, fun i jest fajnie. Spójrzcie, uliczki. Nie ma ludzi, ale w knajpkach sporo ludzi siedzi. Siedzi, je, pije, konsumuje, oczekuje, rozmawia, wymienia poglądy, wymienia myśli. Szczególnie teraz, przed wyborami. A tu zamknięte wejście do kościoła Mariackiego. A my idziemy w kierunku kolejnej atrakcji tego miasta, no może mało znanej. Przyjdziemy sobie przez bramę cmentarną dzisiaj. Jak myślicie, dlaczego ta brama się nazywa cmentarną? No po prostu, tutaj był cmentarz kiedyś, którego nie ma, a pozostała po nim brama cmentarna. Słuchajcie, ja w swoich wędrówkach zawsze się zastanawiam, po ilu cmentarzach chodzimy i nawet nie wiemy o tym, że to były kiedyś cmentarze. Spójrzcie na tył, też przepięknie to wszystko wygląda. Spójrzcie na przód i tutaj mamy właśnie tą bramę cmentarną. Właśnie to jest tutaj ta brama. Słuchajcie, my idziemy w kierunku ulicy, tak jak powiedziałem, Długiej. Tam zobaczymy jeszcze kilka fajnych miejsc i przejdziemy ulicą Długą w kierunku Złotej Bramy. Także zapraszam, bądźcie dalej ze mną na tej relacji. Słuchajcie, i tutaj sobie skręcamy i za chwilę, przepraszam, będziemy na Długim targu w okolicy Neptuna. Jeszcze chwilka, jeszcze momencik i patrzcie, wynurza nam się, wydłuża, chciałem powiedzieć, wynurza nam się Długi targ. O, tu sobie przejdziemy. Wychodzimy przy samym dworze Artusa. To jest główne wejście do dworu Artusa. O. Spójrzcie. A tutaj widzicie Neptuna. Przepiękny Neptun gdański. Słuchajcie, i biegniemy sobie w koło Neptuna. Fajnie go zobaczyć z każdej strony, sobie obejrzeć, łącznie z perspektywą z każdej strony. Właśnie tego naszego króla mórz Neptuna, albo jak to
Ukraińcy mówią Posejdona. Słuchajcie, lecimy w przód. Gdańsk to Gdańsk. Kochamy Gdańsk. Nasze ulubione miasto. Tutaj macie ratusz, taką miniaturkę. Z tego co się zorientowałem, no to jest dla osób niewidomych, tak żeby mogli palcami, dotykiem wyczuć właśnie tą formę. Spójrzcie na herb Gdańska. Jak zauważyliście, są to dwa krzyże i nad nimi jest korona. Dwa krzyże, symbol władzy krzyżackiej. I do czasu, kiedy rządzili w Gdańsku krzyżacy, herb składał się tylko i wyłącznie z dwóch krzyży. A w momencie, kiedy Gdańsk podszedł pod władztwo polskie, wówczas została dołożona korona nad tymi krzyżami. Słuchajcie, to jest ulica Długa. Już jest wieczór. Już jest ciemno. Tu jeszcze widzicie ratusz. A tutaj kierunek na Złotą Bramę. Kafejki, jak widzicie, tutaj są pełne. Pełne ludzi. O, spójrzcie. No może nie aż tak pełne, może trochę przesadziłem, ale trochę ludzi w kafejkach jest. Już jest ciemno, trochę się zbliża do wieczora, więc ja powoli będę kończył relację, ale jeśli wam się ona podobała, to oczywiście subskrybujcie mój kanał, polubcie film ten, który wam się podoba. Dajcie mi też tyle satysfakcji, ile ja wam daję, robiąc te filmy. Słuchajcie, my jeszcze idziemy w kierunku, tu widzicie, Złotej Bramy. Złota Brama jest na samym końcu. Jeszcze może jedną perspektywę wam pokażę. Z drugiej strony, o, spójrzcie, to jest druga strona. Tam macie ratusz, tu pocztę. Tu kiosk ruchu jeszcze czynny, a tutaj ludzi konsumujących na pewno pyszne rzeczy właśnie tutaj na Długiej. Cenniki, jak chcecie zobaczyć, były na początku mojej relacji, także możecie je popodziwiać. Co prawda chyba nie na ulicy Długiej, ale na innych reprezentacyjnych ulicach właśnie głównego miasta Gdańska, czy też starego Gdańska. Słuchajcie, dom Upphagena tutaj. Spójrzcie, jaki piękny. O. A tu idziemy dalej. Kierunek Złota Brama, a za Złotą Bramą jest oczywiście katownia. A za katownią, kawałek dalej, jest oczywiście kolejna brama. Brama Wysoka. Wróć, Brama Wyżynna. Już chyba jestem zmęczony, już jest wieczór. Brama Wyżynna, a dlaczego Wyżynna? Bo prowadziła na Gdańskie Wyżyny. Brama Nizinna prowadziła na Niziny, a Brama Żuławska na Żuławy, a Brama Świętego Jakuba prowadziła, to jest jedyna z
z bram, które bram nowożytnich, która się nie zachowała, brama świętego Jakuba, i ona prowadziła w przeciwnym kierunku niż brama nizinna. Sobie tutaj przejdę szybciutko, tak żeby nikomu na plecach nie iść, i zaraz przejdziemy do kompleksu katowni. Spójrzcie, tu jest właśnie kompleks katowni. Tutaj macie miejsce upamiętniające tragiczną śmierć Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. A tu jeszcze raz cały kompleks katowni. Tutaj zostały, patrzcie, zachowane tory tramwajowe po to, żeby pokazać, że tramwaj tutaj jeździł i przejeżdżał pod Złotą Bramą. Obecnie nie jeździ tędy tramwaj. A my podejdziemy jeszcze do Bramy Wyżynnej. O, widzicie ją już od tej strony. To jest zupełnie inna brama, inny czas, inaczej wyglądająca. Trochę oherbowana, ale w jaki sposób? To obejrzyjcie moje poprzednie relacje, tam o tym opowiadam. Tutaj jest przednie, tylnie wejście do kompleksu katowni. Słuchajcie, tutaj jest stary budynek lotu, ale z lotu już nawet szyldu nie ma. Gdzieś tam, jak się przyjrzycie, to jedynie jest wyblakłe, że tam kiedyś był lot. Słuchajcie, no a tutaj macie centrum handlowe Forum. Chyba największy kompleks w Gdańsku. Choć nie wiem, czy Galeria Bałtycka nie jest większym kompleksem, ale być może nie. O, spójrzcie, tak wygląda właśnie ta brama w pełnej okazałości. A my czekamy na zmianę świateł i przejście na drugą stronę, do centrum handlowego Forum. Słuchajcie, jeszcze w tym czasie spojrzymy na tą bramę. Przed nią oczywiście była fosa, most zwodzony. Tych elementów obecnie już nie ma. Słuchajcie, kampania wyborcza, jak widzicie, plakaty wyborcze, czyli kampania już się zaczęła w Gdańsku. A my idziemy jeszcze kawałek, jeszcze chwilę, właśnie na drugą stronę tego przejścia. Słuchajcie, no i spojrzyjmy z tej perspektywy. Autobus nam zasłonił. Poczekajmy, aż autobus przejedzie. O, tak wyglądają te bramy właśnie z tej perspektywy. Jeszcze sobie przejdziemy tutaj mostkiem do kierunek centrum handlowe. Chwilę wam pokażę. I powoli będę kończył właśnie tą naszą dzisiejszą relację. Tu macie dosyć spory kompleks handlowy, składający się z iluś sklepów. No trochę dzisiaj jest tu ciemno. Oszczędność światła, oszczędność prądu. Jedynie część sklepów jest rozświetlona. No tutaj macie główne wejście do tego centrum. A tutaj patrzcie, jakie ładne spojrzenie
na Gdański. Tym widokiem chcę z Wami się pożegnać. Do zobaczenia, do usłyszenia na mojej kolejnej relacji. Ale jeżeli Wam się podobało, koniecznie subskrybujcie mój kanał, polubcie film. Dajcie mi tą samą satysfakcję, którą ja Wam daję, robiąc te filmy. Na pewno dla mnie będzie to ogromna radość. Jeszcze raz pozdrawiam Was i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej mojej relacji.